Cześć, z tej strony Chris, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Strange Things 2. Dzisiaj spotykamy się, ponieważ 2 grudnia premierę miało DLC do trasy Rhein-Ruhr-Osten i jest to lokomotywa manewrowa, którą zaraz wam pokażę. Tutaj DBG6, taka szarawo-zielona, bardzo ładna lokomotywka. Myślę, że sobie zrobimy nią przejazd tutaj w rozkładzie jazdy w lipcu, żeby była ładna pogoda. Tylko jeszcze pokażę wam tutaj przygotowane dla niej scenariusze. Zaraz tutaj to będzie pierwszy, najłatwiejszy, 65-minutowy. Tutaj 40-minutowy, taki średnio ważony, średnio wyważony scenariusz. Jak widzicie, jeszcze ich nie robiłem. Tutaj dosyć łatwy 45-minutowy. Tutaj zapowiadający się dość ciekawie scenariusz 90-minutowy, więc tutaj może się napracujemy. I 120-minutowy, bardzo łatwy. Więc scenariuszy nie ma za dużo. Ale słuchajcie, jeżeli maszynka sprawdzi się w akcji i nie ma żadnych błędów, to w rozkładzie jazdy spokojnie będziemy mogli się nią nacieszyć. No i tutaj ja już sobie opatrzyłem ten przejazd o 11:30, ponieważ jest to przejazd około 20 km, więc będziemy mogli zobaczyć, jak ta maszynka się zachowuje. Ja tutaj sobie zrobiłem wstępne szkolenie, więc mniej więcej wiem, jak ona się tutaj sprawuje. Aczkolwiek, co tutaj na trasie może nas spotkać, tego już nie wiem. Dobra, wysiądźmy sobie, pokażę wam, jak ona wygląda z zewnątrz, jak ona się tutaj prezentuje. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, bo maszyna pracuje dosyć głośno, a też nie chciałbym za bardzo przyciszać, żeby nie zagłuszyć. Żebyśmy mogli tutaj posłuchać, jak ona brzmi. Detale jak zawsze pierwsza klasa. Tutaj nie pamiętam, muszę sobie zajrzeć, wiecie co, na Steama i szybko podejrzeć producenta tutaj tej lokomotywy. O, kompletnie wypadło mi z głowy. Producent TSG. Także oni tutaj jeszcze widzę robili coś do Train Simulatora, traskę i no w sumie dwie trasy, bo tu widzę, że to jest dodatek. No i właśnie tą DBG6, także dużo nie mają na swoim koncie, ale jeżeli tutaj ich maszynka osiągnie sukces, bo widzę już na Steamie bardzo pozytywne oceny, bo no wykonanie i dźwięki i tutaj to wszystko, co w niej jest, no zapowiada bardzo dobrą lokomotywkę. Niektórzy na Steamie pisali, że jedno z najlepszych DLC, więc no coś w tym musi być. Dobra. Wskoczymy sobie tutaj z powrotem do kabiny. Ja w sumie tak większej wam w tym momencie prezentacji tutaj nie będę robił, bo myślę, że to też przedłużanie tutaj i pokazywanie najdrobniejszych szczegółów nie ma większego sensu. W każdym bądź razie tutaj mamy fajny taki panel, w którym rozpoczynamy naszą tutaj pracę z lokomotywą, gdzie uruchamiamy, wkładamy klucz baterii, załączamy ten klucz baterii. Zwalniamy tutaj hamulec postojowy. Mamy tutaj też tempomat, którego jeszcze nie do końca rozkminiłem. To znaczy, zasadniczo nie wiem, jak w pełni go załączyć, bo tutaj mamy przycisk tempomatu, ale on nie reaguje. I ja teraz nie wiem do końca, w jaki sposób go załączyć, ale to będę jeszcze sobie tutaj analizował, bo tak jak mówiłem, dopiero co przyjechałem sobie wczoraj tylko szkolenie,
Więc za dużo tutaj nie robiłem. Tutaj mamy przełączenie PZB, unosimy sobie tutaj tą osłonkę i wtedy możemy aktywować i tak samo tutaj aktywować SIFE. No i tu ustawiamy sobie, jaki rodzaj PZB tutaj jest przystosowany, znaczy obowiązuje w naszej maszynie. Mamy też tutaj, jak widzicie, światła kabiny, stopni. Także tak to tutaj wygląda. Tutaj mamy światło, od razu sobie ustawimy. No i co najważniejsze, to zobaczyć, jak ta nasza maszynka sprawuje się w akcji. Jak widzicie, tutaj też możemy użyć kasku. No w końcu jest to praca ciężka, manewrowa i też często niebezpieczna, więc fajnie jest to zrobione, taki smaczek, można powiedzieć. Jeśli chodzi o tutaj budowę, to znaczy hamulce i sterowanie maszyną, to mamy tak, mamy hamulec samej lokomotywy, mamy hamulec, znaczy niezależny, mamy hamulec automatyczny, czyli hamulec całego pociągu i mamy tutaj hamulec elektrodynamiczny, więc właściwie trzema hamulcami tutaj możemy operować. I co? I myślę, że wystartujemy. Tutaj musimy sobie ustawić kierunek i zarazem aktywować tutaj tą część kabiny właśnie tym przyciskiem, bo inaczej po prostu nie będziemy mogli w ogóle tutaj sterować. Co jeszcze? Co jeszcze tutaj moglibyśmy zobaczyć? Myślę, że pokażę Wam, jak maszyna tutaj działa w akcji i zarazem jak brzmi. A brzmi bardzo ciekawie, powiem Wam, bardzo ciekawie. Same hamulce, to wszystko tutaj bardzo ładnie pracuje. Posłuchajcie tego. Jeszcze pokażę Wam dźwięk maszyny, to znaczy RP1. No, brzmi dosyć dobrze. Musimy dorzucić jeszcze mocy, ponieważ tutaj jedziemy z ładunkiem 285 ton, 11 elementów w składzie, więc nie jest to jakoś tutaj dużo, ale no jest to już jakiś ciężar, który no nasza maszynka musi pociągnąć. No i pojedziemy sobie, chyba stąd wyjeżdżamy, tak? Albo tutaj dojeżdżamy. Wyjeżdżamy, aha, zatrzymujemy się w Hagen. No widzicie, zakręcony jestem, czyli tutaj dojeżdżamy, czyli tu mamy wyjazd. Dobra. Myślę, że przejedziemy sobie kawałek tak na spokojnie, poglądamy i posłuchamy maszynki, a potem załączymy jeszcze PZB i SIFE i zobaczymy, jak tutaj to wszystko brzmi i jak to wszystko działa.
Powiem wam, że mi się bardzo podoba dźwięk tutaj tej maszynki. Naprawdę jest mega uczucie realizmu. Tutaj mamy działające osłony. Teraz będziemy przejeżdżać przez stację. Teraz po godzinach szczytu zobaczcie, ilu tutaj mamy pasażerów na stacji. Mega to wygląda, naprawdę podoba mi się, bo bo teraz naprawdę życie na tych stacjach jest i to jest naprawdę fajne. Ogólnie jeśli chodzi o Train Simulator 2, to tutaj ostatnio było sporo aktualizacji. Ja wam powiem, że ja już nie nadążam i nie wiem, co zostało poprawione. Czasami wchodzę i widzę, że coś wygląda inaczej lub coś działa inaczej. Sobie trochę zredukujemy. Teoretycznie powinniśmy czekać, aż będziemy mieli tutaj 4 i trzymamy. Dobra, zwalniam. Chciałem przetestować jeszcze, bo jedziemy, jedziemy. Tutaj możemy ustawić moc na maksa i nie ma problemu z poślizgiem kół. Powiem wam, że naprawdę maszynka jest fajna. I tutaj robi wrażenie. Moc silnika wiążąca się właśnie z dźwiękiem tutaj jest naprawdę przyjemna. No mam wrażenie, że siedzę tutaj prawdziwej lokomotywie. Zobaczcie, jak sobie radzi na 2% nachyleniu, także siła pociągowa tutaj jest tej maszynki bardzo no duża jest. No oczywiście na Sandpatch Grade by sobie nie poradziła z takim ładunkiem, jak tam się wozi, ale wiecie. Ale tutaj ładunek jest dostosowany do jej możliwości. Ogólnie z tego, co tutaj chyba nawet na Steamie, na stronie Train Simulator 2, jeśli chodzi o tą lokomotywę, tam było podane, że ogólnie ta maszynka produkowana od 2008 roku nie jest sprzedawana, tylko tą maszynę daje się w leasing. Na przykład tak jak tutaj twórcy napisali na Steamie, że na trasie Rhein-Ruhr-Osten mamy tutaj maszynkę wynajmowaną od producenta bezpośrednio. Także nie wiem do końca, dlaczego tak jest, na czym to polega, czy taki system ogólnie się sprawdza najlepiej, a nie na przykład zakup danej firmy, na przykład tej lokomotywy. W sumie, jeśli chodzi o tę lokomotywę, to dla mnie ona jest nowością. W sumie, no, jeśli chodzi o symulatory, to w ogóle 90% maszyn, tras poznajemy właśnie dzięki tym symulatorom. I to jest też fajne, bo tutaj nie tylko mamy możliwość doświadczenia prawdziwej jazdy,
ale też poznania określonych miejsc, określonych maszyn i tak dalej, i tak dalej. Także podejrzewam, że no, jestem przekonany, że jednym z celów właśnie symulatorów jest nie tylko odzwierciedlenie rzeczywistości i pozwolenie nam bycia na przykład maszynistą, czy jak Farming Simulator, rolnikiem, ale też możliwość poznania tego wszystkiego, dowiedzenia się o istnieniu niektórych miejsc nawet. Także symulatory bawią, uczą i spełniają wiele funkcji. Teraz jak widzicie, jedziemy prawie 1,5% pod górkę. Ja tutaj celowo nie wyłączałem wszystkich tych tutaj podpowiedzi wyświetlacza HUD, żebyśmy z jednej strony, żebym mógł szybciej nagrać dla Was, bo tak to bym musiał przeanalizować tutaj tę trasę, chociaż jeśli chodzi o manewrówki, to mamy tutaj mniej zmian prędkości. Z drugiej strony, no chciałem też, żebyście tutaj zobaczyli, jak to wszystko wygląda, jak się sprawuje, czy jakieś dziwne rzeczy nie wyskakują, jak to miało miejsce na przykład na początku w 187. Niedługo myślę, że pojedziemy sobie 187 i zobaczymy w ogóle, co tam teraz z nią się dzieje, bo maszynkę bardzo lubię i chciałbym, żeby ona wreszcie została naprostowana w tych wszystkich swoich błędach. Tak myślę o załączeniu PZB, tylko najlepiej jakbyśmy się zatrzymali, chociaż prędkość nie jest tak duża. Nie, może jeszcze będzie okazja się zatrzymać. Bo nie chciałbym, żeby wystąpiła taka dziwna sytuacja, że pociąg nam się zatrzyma. Chociaż, wiecie co? Ta maszyna jest na tyle silna, że ona by sobie poradziła z podjazdem, tylko że dużym kosztem prędkości, bo zobaczcie, teraz wyciągamy no praktycznie 40 km na godzinę. Jakbyśmy się zatrzymali, to podejrzewam, że jechalibyśmy z 10-15 na godzinę, więc wydłużyłoby to czas jazdy. Tu widzę, będzie kolejna stacja. Ustawimy sobie kamerkę, żeby też trochę pocieszyć oczy tutaj tym, co się dzieje na zewnątrz. W sumie tego dwupiętrowca lubię. Rozmycie w ruchu. Tak się dzieje, kiedy jest załączone. Jakoś się zmieściła głowa. W ogóle ta trasa jest bardzo fajna. I myślę, że warto by było tutaj czasami na nią wskoczyć. Ogólnie mam plan, żeby nagrywać więcej odcinków do Train Simulator 2, bo uważam, że no, przydałoby się tutaj nagrać więcej filmów, szczególnie, że mnie czasami pytacie o różne rzeczy. Myślę, że nagranie niektórych pociągów, niektórych tras byłoby fajne. Może zrobię ankietę, w której... Ale wytracamy prędkość. No tak, 2,6... tutaj procenta to jest nie w kij dmuchaj. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj dojechać na samą górkę, bo jeżeli nie, no to będzie lipa.
I widzę, że może wyjść taka sytuacja, że nie podjedziemy. Tylko że tu już widzę, że podjeżdżamy pod górkę, więc jest nadzieja. Dawaj, zielona. Niemiecka stonko. Damy radę. Damy radę. Ja jeszcze tutaj ten tempomat będę musiał rozkminić, bo no bo jak inaczej, słuchajcie, tutaj nie ma innego wyjścia, tu trzeba to rozkminić i zobaczyć, jak to działa, szczególnie że mamy tutaj opis na Steamie, że jest to jakiś dwupoziomowy właśnie regulator prędkości, no tempomat. Więc jestem ciekaw, jak on tutaj będzie działał, bo jeżeli sobie tutaj, zobaczcie, ustawimy przyciskiem R, to mamy ustawienia od tego tempomatu, ale one nie wpływają w ogóle na tutaj, na samą lokomotywę, na to, co się dzieje, więc no muszę się dowiedzieć dokładnie, jak tutaj uruchomić ten tempomat i jak z niego korzystać w ogóle. Zamkniemy sobie okna, bo i tak jest głośno. Teraz akurat jedziemy z górki. Tu jest fajne, jeśli chodzi o przepustnicę, że nie musimy zmniejszać mocy. Nie musimy zmniejszać mocy stopniowo, jeżeli nie chcemy. To znaczy, jeżeli chcemy sobie ustawić przepustnicę na 0, to tylko pykniemy raz i ona już tutaj. Kurczę, jeszcze chyba hamulec. Bezpieczeństwa nacisnąłem, ale mam nadzieję, że nie złapało i go zwolnimy. Udało się czy nie? No pięknie wyszło. Dobra. Jedziemy, już się przestraszyłem, że staniemy gdzieś i będziemy stali, a ja będę próbował uruchomić maszynę. Chociaż tutaj aż tak mega problemowe nie jest to uruchomienie maszynki po hamowaniu awaryjnym. Ale wiecie, różnie to bywa. Coś przełączysz, coś naciśniesz i potem siedzisz przez pół godziny próbując rozkminić, co ja dokładnie zrobiłem. Potem przypominasz sobie, że chodzi o to czy o tamto i sam z siebie się śmiejesz. Ale nie wiem, czy wy to słyszycie, jeśli chodzi o dźwięki, oprócz pracy tutaj samej lokomotywy, załóżmy stukotu kół i tak dalej, to jeszcze mam takie wrażenie, jakbyśmy mieli tutaj pracę szyb, czyli po prostu drgania wszystkie były tutaj słyszalne. Nie wiem, czy to ze względu na te słuchawki, które mam, bo nie zawsze mam te duże słuchawki i może wtedy nie słyszę pewnych dźwięków, ale wydaje mi się, że tutaj zostało to w jakiś fajny sposób dopracowane.
Znowu mamy z górki, ale tym razem szybciej użyję hamulec elektrodynamiczny. Tutaj tak zalecany jest na 50%. W sumie to może mieć sens, bo przy większym... przy większym ustawieniu elektrodynamicznego może nastąpić no po prostu spalenie silników, tak mi się przynajmniej wydaje. Pamiętam to z filmu Niepowstrzymany, już teraz nie pamiętam, jaki to był tytuł dokładnie tego filmu, z Denzelem Washingtonem. To jest najlepsze, bardzo lubię ten film, a chyba Niepowstrzymany. Tu jeszcze trzeba się, powiem wam, nauczyć hamowania tą maszynką, ponieważ no jest ona dosyć finezyjna, że tak powiem. I tutaj trzeba poznać te hamulce. Zresztą każda maszyna ma, jeśli chodzi o pociągi, jakiś swój charakterystyczny sposób, w którym musimy tutaj ją obsługiwać. Dobra, na razie zostawimy sobie tutaj elektrodynamiczny. On musi też zacząć tutaj nabierać mocy. Ale zaraz zobaczymy, czy faktycznie on się tak dobrze będzie tu sprawował, bo już po takim czasie maszyna powinna redukować prędkość, a ona się rozpędza. Dobra, damy więcej mocy. Najwyżej spalimy silniki. No jak widzicie, w ogóle żadnej reakcji nie ma. Więc użyjemy tutaj hamulca całego pociągu. No, myślę, że tyle powinno wystarczyć. Chociaż i tak już tutaj straciliśmy trochę punktów, więc jakby nasze tutaj, moje sterowanie nie było zbyt prawidłowe. Teraz się zatrzymam i załączymy sobie PZB i SIFE. Pokażę wam też, jak tutaj to funkcjonuje. No niestety nie będziemy mieli tutaj miłego głosu pani, który będzie nam wykrzykiwał SIFA, 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 tylko dźwięk, no ale zaraz to zobaczycie. Widzę, że nie można od razu zwolnić się z PZB. Jeszcze raz spróbujemy, bo w sumie musielibyśmy tu mieć już jednoznaczny sygnał. Ewentualnie 700 metrów musimy przejechać, no i chyba będziemy musieli... SIFA tutaj też jest bezwzględna, powiem wam, że raz mi się tutaj zdarzyło zostawić ją niepotwierdzoną i bardzo szybko pociąg się zatrzymał. No dobra, widzimy tu już
No jest ok, jest ok. Tutaj, jak widzieliście, u góry ten wyświetlacz z butem, czyli tutaj z pedałem SIFY, się zaświeca. Wtedy jest to informacja, że właśnie SIFA się załączyła. Jak ktoś ma bystre oko i zauważy, że się świeci, to może już tutaj trzasnąć w pedał stopą i szybko potwierdzić. Zobaczymy, czy zdążyłem. A tak właśnie jest, jak chce się pokazać tutaj, a ma się załączone systemy. Dobra, co my tu mamy? A powiem wam, że nawet nie wiem, czy mi się podoba to, że przy jednym naciśnięciu od razu nam się tutaj całkowicie redukuje. No, tutaj mamy grubą sprawę, słuchajcie. Bo jedziemy z górki, a mamy się trzymać tutaj odpowiedniej prędkości. I powiem wam, że wolę zjeżdżać tutaj na hamulcu pociągu, chociaż w życiu to byłoby tak, że tutaj te wszystkie klocki hamulcowe, te zaciski, czy co tam akurat by było, by się ścierały. Ale tu widzę, że no, elektrodynamicznie jakoś tak niemrawo działa. Ale jeszcze go będę musiał potestować i zobaczyć, bo podejrzewam, że mogę ja coś tutaj niewłaściwie robić. Co my tutaj mamy teraz za informacje? Maksymalnie 60. Chyba nie było konieczności potwierdzania. Tu nas nie trzyma magnes, więc damy na 50%. Także jeśli chodzi o tę maszynę, tutaj trzeba trochę nad nią popracować, pouczyć się, ale powiem wam, że ja już teraz w tym momencie mam dużo satysfakcji z prowadzenia tej maszynki, chociaż widzę, że tutaj jeszcze bardzo dużo rzeczy muszę się nauczyć, ale naprawdę osoby, które sobie tutaj sprawią tę maszynę, będą zadowolone. Dźwięki, sposób prowadzenia, to wszystko tutaj. Jest mega przyjemne. Ale nie dosyć, że mamy tutaj z górki, to jeszcze nas tutaj ograniczają. Dobra, mamy pod górkę. Chociaż obawiam się, że zaraz nas przerzuci z górki. Nawet nie będę przyspieszał tutaj, bo może być taka sytuacja, że zaraz będziemy jechać z górki i a jedziemy na magnesie. Więc nie chciałbym, żeby pod samym końcem nas tutaj. Chociaż w sumie to by nas tylko zatrzymało. To nie czerwone, więc dobra. Widzę, że czasami mi się przycina i powiem wam, że już nie wiem do końca, jakie zrobić tutaj ustawienia, żeby gra chodziła płynnie. Czasami mi piszecie w komentarzach, że macie taką a taką kartę graficzną, że u was się nie przycina. Że być może mam tutaj problemy z procesorem. Może tak być.
No, już powoli dojeżdżamy. Mam nadzieję, że uda mi się zatrzymać. Tego przejazdu jeszcze nie robiłem, więc... Nie do końca wiem, jak mi się tutaj maszyna zachowa. Najgorsze, że mamy czerwone, więc trzeba się tego pilnować. No, jeszcze kawałeczek. No, chyba jeszcze będziemy musieli kawałek podjechać. Czy da radę? Teoretycznie już bym mógł się tutaj zatrzymać. No nie, jeszcze kawałek, bo na czerwonym chyba by nam nie zaliczyło. Ale jak jedzie, to niech sobie dojedzie. A tutaj widzę, że prawie pół kilometra do S1, więc... No nawet nieźle wyszło. Nawet nieźle. Także mamy to zrobione. O, srebro. No w sumie troszeczkę czasu na samym początku. Jeszcze tutaj wam opowiadałem, pokazywałem, więc to nam wydłużyło. No i trochę błędów zrobiłem, jeśli chodzi o utrzymanie odpowiedniej prędkości. Ale nie to było celem. Celem było to, żeby wam pokazać najnowsze DLC, które naprawdę jest bardzo fajne, bardzo fajna maszyna, świetnie udźwiękowiona, bardzo fajne ma funkcje, sposób prowadzenia jest dosyć ciekawy i inny od niektórych lokomotyw, więc naprawdę maszynka jest warta tutaj poznania. Także to ode mnie na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że zasłużył na łapeczkę, a my widzimy się w następnych. Także trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!